Im dłużej żyję, tym więcej odkrywam. I chcę się z wami podzielić nowym odkryciem. Przez wiele lat słuchałem, jak inni uczą o celu, o tym, jak należy ten cel zdefiniować, jak ten cel należy skonkretyzować, jak ten cel ma być upragniony, ma być osiągalny, ma mieć jeszcze wiele, wiele cech, żebyśmy go chcieli, żebyśmy do niego dążyli. I mimo, że ja również tego uczyłem tego samego przez wiele lat, to czegoś brakowało. Czegoś mi brakowało, gdyż ten cel wcale nie przybliżał się w tym tempie, w którym ja chciałem. I zauważyłem, że u moich klientów oni by chcieli coś osiągnąć, oni by chcieli wyzdrowieć. Przychodzą do mnie klienci, którzy chcieliby się bardzo wyzbyć pewnej dolegliwości. I oni sobie wyobrażają nawet, że oni osiągnęli cel, ale wcale do tego celu nie dążą. I jedną z takich dolegliwości jest chociażby pochwica. Te kobiety pragną, bardzo mocno pragną, żeby wreszcie poczuć się kobietą. Niestety ten cel, który pragną osiągnąć, bardzo często bywa przesuwany w czasie. One tak jakby odpychały rękami i nogami ten cel. Zauważyłem, że dotyczy to również innych celów. Jeżeli ktoś chce się nauczyć obcego języka i on sobie nawet wyobrazi ten obcy język, wyobrazi sobie, że rozumie, to tak czy inaczej nie ułatwia mu to nauki. Jeżeli ktoś sobie wyobrazi, że chce poderwać dziewczynę, to wcale mu to nie to wyobrażenie, że ją poderwał, wcale mu nie ułatwia osiągnięcia celu. Kochani, zauważyłem, że jeżeli stawiamy sobie jakiś cel, który bardzo pragniemy osiągnąć, to ten nasz cel jest jak mur. My biegniemy do tego celu i się z nim zderzamy i rozbijamy sobie głowę. I nasz genialny mózg wyhamowuje nas przed tym celem. Czemu? Bo nasz mózg chce nas obronić przed nieszczęściem, w które możemy się wpakować. To znaczy, jeżeli chcemy osiągnąć jakiś konkretny cel, na przykład zarobić 1 000 000 złotych i to jest moim celem, to mój mózg broni się przed tym, ponieważ widzi pustkę i co dalej? Nie zadaje tego pytania, tylko widzi pustkę. Co dalej? Dalej nie będzie celu. I zauważyłem, że jeżeli celem nie jest osiągnięcie celu, ale celem jest zmiana życia na taki, którego pragnę po osiągnięciu celu, zauważyłem, że jeżeli kobieta cierpiąca na pochwicę nie chce współżyć, tylko ona chce prowadzić normalne, regularne, systematyczne współżycie fizyczne ze swoim mężem. Jeżeli ona sobie jest w stanie wyobrazić, jak będzie wyglądał każdy jej dzień,
każda noc, jak już będzie mogła współżyć, to mózg się przestaje buntować i pozwala osiągnąć ten wcześniejszy cel. Jeżeli ktoś stawia sobie za cel wybudowanie domu z ogródkiem i basenem, to ten wcześniejszy cel, 1 000 000 zł, jest tylko etapem. I ten etap bardzo, może nie bardzo, dużo łatwiej jest osiągnąć niż cel. To znaczy, proponuję, jeżeli chcesz coś osiągnąć, to nie stawiaj sobie tego za cel ostateczny jedyny, tylko jako cel pośredni w drodze do czegoś. I jeżeli chcesz poderwać dziewczynę, to nie stawiaj sobie za cel, że ją poderwiesz, tylko za cel postaw sobie, że ta dziewczyna będzie bardzo chciała z tobą mieć potomstwo. Jeżeli stawiasz sobie za cel zdobycie prawa jazdy, to utrudniasz sobie osiągnięcie tego celu. Dlatego za cel postaw sobie, że codziennie jeździsz samochodem. Może codziennie, za duży tłok, że co tydzień wyjeżdżasz samochodem na wycieczkę. A wtedy ten cel pośredni przestanie być taką straszną przygodą i przeszkodą w twoim życiu. Dlatego proponuję, nie stawiaj sobie swojego celu za cel. Postaw go jako cel pośredni do czegoś dużo większego.